Do góry poproszę, windo. Winda mi się zaczęła. Weź ma. Ej, a pokazać wam sztuczkę? Ale to jak łapkę w górę zostawicie taką. O, i z tym kciukiem zrobię sztuczkę. Naprawdę. Zostawiłeś już? To pokazuję. Widziałeś? Palec co odrywam i hop, wrócił, pa, to, jak fajnie, mam z powrotem rękę całą. W każdym razie, dzisiaj będziemy przechodzili naprawdę bardzo fajną mapę, w którym naszym zadaniem będzie rozwiązanie zagadek i mam nadzieję, że będziecie mi w komentarzu pomagać, bo to przecież jest na żywo i jesteś się w stanie pomóc komentarzami. No, także tego, start! Poziom pierwszy, Quinta Monar... co? Co tam było napisane? Wywaliło mnie na jakiejś zadupie. Człowieku, tam z tyłu tylko jest piasek w tym momencie. Powiem wam tak, jest to ciut zagadkowa mapa. I widzę, że tutaj chyba niczego na ten moment nie znajdę. W którymś z tych domków powinno coś być, mi się wydaje. Ej, w ogóle to jest osiedle. To są szeregowce, tutaj można wejść. To jest zamknięte, ale tutaj widzę, że w środku coś jest. Okej. Ale to jest komputerek. Mamy krosno, ale w krośnie niczego standardowo nie ma. Mamy beczkę z dźwignią na gładki kamień. Ej, to jest wszędzie gładki kamień. No dobra, powinienem chyba patrzeć teraz, czy gdzieś jeszcze nie jest przypadkiem otwarte. Tu jest otwarte. Okej. Czy jesteś gładkim kamieniem? O, zrobiłem! Tej! Ej, to było proste akurat. Poziom pierwszy był bardzo łatwy. O nie, zgubiłem klucz. Jak ja teraz wrócę do domu? Nowe zadanie. Spróbuję znaleźć sposób na dostanie się do samochodu. A, w ten sposób. Poziom drugi. Zacznę. Każdy poziom powinien być trudniejszy. Ale z racji, że jestem świetny w tego typu mapy, to raczej będzie bardzo, ale to bardzo łatwy. Może mogłem dostać się jakoś na dach tego budynku i zeskoczyć z niego do ciężarówki. Może dałoby się czymś zniszczyć szybę. Do mojej ciężarówki? Stary, chcesz mi powiedzieć, że klucze od swojego samochodu zgubiłeś w czyjejś ciężarówce? Jest możliwe. Wiecie co? Wejdziemy sobie po rusztowaniu. To jest dobre. Tylko byle żaden budowlańcy mnie nie dorwał, bo zaraz dostanę w ciry. Okej, pytanie, czy mam tutaj wejść? Ja tu sobie wszedł jednak chyba. A tutaj też siada. A bo to budowa, to dlatego tak. Okej, podskocz. Co my tutaj znajdziemy? Jakieś dziwne pomieszczenie, ale nie wiem, czy tutaj... Chyba nie miałem wchodzić do pomieszczeń. No właśnie, ej, ja nie miałem w ogóle do środka wchodzić. Ja miałem na ciężarówkę zeskoczyć, tam wbić szyby, a nie. Tylko, żeby teraz tutaj się dostać, to ja wolałbym wejść chyba tu. No nie, no tutaj nie wskoczę do góry, nie? Nie ma takiej możliwości. Czekaj, czekaj, gdzieś musi być jakieś wyjście, no bo ja bym chciał jednak dostać się trochę wyżej na górę. Ziuziu kola, mdłości potem będę miał? Faktycznie. Nie miałem tego pić? A wyglądało tak, jakby miał to pić właśnie. No dobra, to mniej istotne, bardziej istotne jest to, że muszę się jakoś stąd wydostać, ale to raczej nie tędy, chyba. Nie, no tędy na 100% nie. Wiecie, co ja wam powiem? A ja bym chciał chyba tutaj się jednak rozejrzeć gdzieś indziej, bo tutaj tak średnio widzę, że miał możliwość wejścia. Miałem wejść na dach. Może na dach wyjdę z jakiegoś innego pomieszczenia. O, znowu kola, ziuziu. Ja nie mogę tego tyle pić, to chłopie, to zaraz mi się jakaś krzywda stanie. O, teraz dostałem speeda. Tak fajnie, tu nie ma schodów, schody do nikąd. Telefon. Dobrze, wiecie co? Spróbujmy wejść. To jest wejście? Może tutaj bym na dach wszedł, to jest wyższe. Tylko nie wiem, czy to ma sens, ale no, nieważne, wejdźmy po prostu tutaj. I do góry można wejść. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Przez pajęczynę? No, tam coś jest u góry. No, pójść mnie? To tędy, na 100% tędy. Skrzyneczka jest. Jezus, stoć! Ale bym się przestraszył! Czemu to mi się zawaliło? No Jezu, drugi raz przez pajęczynkę, miś? Nie fajnie. Bardzo niesympatycznie. Okej, a czemu to mi się zawaliło? Hop. Są krosna. Pojemnik ze skrzynią jest zablokowany. Muszę klucz znaleźć, może... Nie, dobra. Wiecie co? Faktycznie to jest świetny plan. Pójdźmy znaleźć klucz, tylko gdzie... Gdzie ja mogę znaleźć klucz teraz do tej skrzyni? Czy tam znowu leży ziuziu kola? Już tego nie chcę, naprawdę. To za dużo tego ziuziu coli mam. Dobra, to raczej nie tutaj. Wejdźmy tutaj, może tutaj coś będzie. Staw. Raczej dom ze stawem. Ziuziu kola jest. A nie, to nie jest ziuziu kola. To jest klucz do skrzyni. Fajnie. Co tam jest? Tam jest szlaban, tam nie idę. Przez szlabany nie wolno przechodzić. Dobra, wracam do tej skrzyni, może w tej skrzyni teraz coś znajdę. Więcej do uwolnienia się stąd. Okej, okay. I hop. Dobra, słuchajcie, mamy cegłę. Ej, cegła, ja miałem wejść na dach i zbić coś, nie? Dobrze pamiętam? Cegło mogę rzucić. Dobra, lecimy na dół. O, nie tędy. Tutaj tędy. I spróbuję zbić szybę, bo mówili, że mam zbić szybę, tak? Czekaj, jeszcze raz. Zniszczyć szybę, no właśnie, no właśnie. Czyli nie zaskakiwać na dach ciężarówki, bo to bez sensu, tylko teraz weźmy cegłę i zbijmy szybę. Gdzieś z tyłu widziałem szybę, czy z przodu była. Nie ma, szyby raczej są z przodu w aucie, tak mi się coś wydaje. I co mam teraz robić tutaj? To faktycznie. Co tutaj mogę znaleźć? Może mógłbym dostać się jakoś na dach tego budynku i zeskoczyć z niego do ciężarówki. Może dałoby się czymś zniszczyć szybę. Ej, to drugi raz dostałem samą informację. A, jest. Faktycznie. Dach ciężarówki. Hop.
Ej, to mój samochód. O, i bez kluczyków udało się pojechać, bardzo fajnie. Na szczęście udało mi się wejść do samochodu. Okej, moi drodzy, fajnie, przeszedłem. Mamy kolejny poziom, poziom trzeci. To coś jest? No nie gadaj, że tak szybko mi się uda to rozwiązać. Mam gładki kamień. Nie działa. Galaretkowa galaretka podskokowa. Jaki wąż! I śru! Wow! Hop! Ej, faktycznie. Dzięki! Jak fajnie. Ej, czy level 4? Za szybko mi to poszło! Winda. Déjà vu. Okej, jesteśmy na piętrze drugim. Klik. Jeny. Do góry, poproszę, windo. Winda mi się zaczęła! Oj. Przeżyłem? Wyjście awaryjne. Dawaj. Aha, tutaj. Zgasiłem światło, ja chciałem drzwi otworzyć. Nie działa? Ja tu nic nie widzę. Ej, tu coś jest. Dobra, to mi u góry się rozwaliła, ja cały czas klikam jak głupek. Czekaj, czekaj, tędy nie wyjdę. Tędy dawaj. Piętro piąte. Ej, ja chciałem na dół. Operator windy. Drzwi na pierwszym piętrze, drzwi na drugim piętrze, drzwi na trzecim, wszystkie. Świetny plan, co? O. Kibel! Do tego właśnie potrzebowałem, bo jak winda się zacięła, to człowiek mógłby się przestraszyć. Kibel mnie wciąga, co się dzieje? Tej! Wpadł! Przeszedłem. Nie spodziewałem się, że tam będzie akurat magiczne przejście, ale... Czekaj, przestrzenie progowe? Dobrze, nie zdążyłem przeczytać, o co chodzi. The end. The end czego? O co chodzi z tym the end? Są klucze. Hop, hop, hop. Mam dwa. Nie wiem do czego. Ale może się przydadzą. Co to są krosna? Krosna nie potrzebuję raczej. O, staff only. Staff only? W sensie dlaczego tylko do wody takie rzeczy tutaj są? Siekiera. Okej, okay, co mogę niszczyć? Wszystko. Fajnie. To mi się podoba. Tutaj nic nie ma. O, rzuciłem siekierą. Nie wiedziałem, że na to tak zrobić, ale... Z tamtego mi tak przeszło. Pas das u avantentri remercires pro compressation. Co to za dziwny język? Nic z tego nie rozumiem. Oprócz słowa comprehensation, to chyba znaczy zrozumienie. No to na pewno wiedziałem. No 100%. Czekaj, co tu chodzi? Binds des dogs. Okej. Okay. Dalej nie wiem, o co chodzi. Generalnie dotarliśmy chyba do jakiegoś basenu, ale tutaj jest chyba klucz. No. O. Coś jeszcze gdzieś jest? Nie wiem. Tu coś mamy. Hop, hop, hop. Nie, da się coś znaleźć? Czekaj. Może będzie jakaś znajdźka, tajemnica jakaś, wiecie. Coś może się znajdzie. Dobra, nie, jednak nie tym razem. Teraz powinniśmy chyba pójść tam, coś tak czuję. I tam będzie przejście. Dobrze, że znalazłem kluczyk od razu. Porte to pewnie znaczy port, ale veroi? Virtuti militar... Co? Ja to się w ogóle wymawia. Tak, co to może znaczyć? Klucz, głupkuty. Który już znalazłem. Ua! Spadłem. Co za dziwne miejsce? Gdzie ja jestem? Stary, nie wiem, co czas gdzieś w takich dziwnych miejscach jesteśmy. To jest dźwignia. Ziuziu kole, no daj mi ziuziu kole, bo faktycznie się wypił. I umył się przy okazji. To jest dobry plan. Skończyłem się myć, dzięki wielkie. Co teraz? Kluczyk znalazłem. Dosyć ciekawe. Okej, okay, ale teraz tak, czy gdzieś tutaj będzie jakiś... Przejście, wyjście, wejście, zejście, cokolwiek. Dobra, to już nie wejdę wyżej. Klucz mam. Legendy de Porte. Stołówka. A to już po polsku? Co do stołówki? A nie działa do stołówki wejście. Może tutaj? Jaki pokój fajny. Świetnie, na pewno ktoś taki pokój by chciał mieć kiedykolwiek. Co? Dobrze, tędy. Ja swoją drogą mam dwa klucze. Nie wiem skąd. Jest następny poziom, ale to ten też raczej nie tędy. Po co mi dwa klucze aż? Jakie fajne bańki. A tym kluczem? O, pato. Elegancko, poziom szósty, kopalnia iluzji. Jakim cudem. Skrzynka i dźwignia, ale to było easy, halo. Że to jest takie proste. Dźwignię mogę położyć na gładki kamień. Gładki, to jest gładki kamień? O, hehehe. O, hehehe. Dobrze. Jeny! To znowu jakaś winda. Dlaczego mnie cały czas do wind wala? Jestem w kopalni. O, butelka. Ciekawe, kto wypił tej ziuziu kole. Nie wiadomo. O! Co to było? Coś się otworzyło. Tam bym chciał wejść. Tu już się otworzyło przejście. A ja tylko redstone dotknął.
Ej, czekaj. Jesteśmy na tym poziomie, nie? Czekaj. Jestem na tym poziomie, tutaj jest... Nie wchodzę nigdzie wyżej po schodach. Jestem wyżej? O co tu chodzi? Czekaj, bo mi się zwoje mózgowe znowu prostują. Co jest? O co tu chodzi? Dlaczego takie coś mi się dzieje? To jest chyba niemożliwe, nie? I znowu? Tam jakby coś było, nie? Ale nic nie widzę. Co teraz? To coś też jakby było. Ale nic nie ma, nie widzę. Może tutaj gdzieś będzie coś schowane w tych kamieniczkach. Wiedziałem, dobra, mamy klucz do windy. I teraz tak, jadę dalej, niżej, w sensie? Winda odblokowa... No nie wiem, czy ona działa. Średnio powiedział. Dzień dobry. Gdzie jestem? Tędy? Hehe, tu nic nie ma. Zakręt jest w tą stronę. Dobrze, przeniosłem gdzieś indziej. Co? Czekaj. O co tutaj chodzi? To jak mi dobrze idzie. Mogę załączać. Okej, coś mam. Nowy wagonik. Okej. To jeszcze nie tutaj. Czekaj, teraz tak, bo tutaj mam ten wagonik. Hop. O! Wagonik jest tu. I co teraz? Czekaj, bo teraz to mi nie pasuje delikatnie, bo ja bym musiał ten wagonik dać trochę dalej, nie? Jak na to patrzę. Ej, ja daję prąd w złe miejsce. Powinienem dać prąd gdzieś tutaj, powinienem dać. Czekaj, mam pomysł. O nie, oddaj to. Dobra, okej. Teraz tu. O! Widziałeś? Teraz tu jest prąd, ale co z nim? Nowy wagonik. Start. Co? Nowy wagonik. Czekaj, a co to tutaj? Ej, tu jest tor! Ej, nie wiedziałem, że to jest tor. Pa. Dopiero teraz zauważyłem, że tutaj tor jest. Ja pierdzielę, pa to. Tu. Jest tor! Dopiero teraz, start. O. I tyle. A nie, teraz mogę popchnąć prąd tutaj. O. Klucz do windy numer 2. Elegancko, udało się. Gdzie teraz jest winda? Ej, co tu się wydarzyło się? Nie wolno odsłaniać. Hehe, tu nic nie ma, ale... To gdzie jest winda tym razem? A jak mam teraz dojść do windy? Czekaj, bo się zgubiłem. Jezus, toć! Co, byłem już? Ej, no jest winda. Winda odblokowana! Super, fajnie, świetnie, to świetna zabawa. Co to jest? Czy to jest drzewo po prostu? Witajcie, NZ Gaming. Dziękujemy za zagranie w mapę. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. A teraz... Dziękujemy za zagranie. Dzięki wielkie, fajna mapa. Ej, powiem wam, że faktycznie fajna mapka. Jeżeli chcecie więcej części takiej mapki, to możecie zdać łapkę w górę albo w komentarzu napisać. Bądź podesłać jakąś fajną mapę właśnie tego typu. W każdym razie macie link do tej mapki w opisie, możecie zostawić diaksa autorom, bo mapa naprawdę ciekawa. Więc dzięki, że byliście, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć, pa pa.